Wow. Mieszkam na jakimś, kurde, zatłoczonym osiedlu. Czy to jest? Mam tutaj puszkę. Widzę, że mam zajebistą okolicę do mieszkania. Znaczy, zajebiste mieszkanko takie do mieszkania typowo. Idealnie. Jajka sobie robię na patelni? Dzięki. Co to jest za język? Czy my gdzieś jedziemy? Nie wyjeżdżaj, ziomeczku. Why you do this? Nie mów, że jedziemy do Nibora. Proszę nie. Kalwum od Wyron Krobs. Jaja. Ich bin salad. Big head. Yes. Prowadzimy auto. Ale dziwne to auto. Czyli to jest jakieś opuszczone osiedle, I guess? Tak przypuszczam? Musi, bo dostał list z eksmisją. Jak to list z eksmisją? Co? Czy ja mam gdzieś klucz? Po prostu daj mi ten klucz, ziomeczku. Panie, przebugowałem... Dopiero gdy przebugowałem się przez bagażnik, otworzył te drzwi. Ten bagażnik. Drzwi od bagażnika. Coś ty tam widział? Najpierw zerknij, czy ja mogę zerknąć na zewnątrz przypadkiem, co on tam widział? Najpierw lewo, prawo, zobaczmy, czy coś widziałem. Uraz ten PTSD widzę, mu się ujawia. Dosłownie PTSD, gdy wchodzi do tego pomieszczenia. Na to wygląda, że to, co przeżył w dzieciństwie, wywala mu się na psychę, gdy tam podchodzi. Ciekawe. Dobra, zamknij ryj telefonie. Czego ty chcesz? Nie zamknął się w domu. Tam auto przejeżdżało. Oj, będzie bardzo, ale to bardzo, bardzo źle, ziomeczki. Co jest, kurwa? Ja mam, kurwa, teraz mu zajebać klucz. Powiedzcie mi szczerze. Jak ja mu teraz mam, kuźwa, klucz zajebać? Weźmy talerze. Będziemy go obijać po łbach. Ja przeczuwam teraz, że jak on przyjechał w to miejsce, to ma doświadczenia PTSD. Widziałem teorię odnośnie tej gry, że bohater, główny bohater, którym gramy, miał doświadczenia PTSD z dzieciństwa. Dosłownie. I to, co teraz się dzieje, to jest jego sen. Podobno. Nie jestem w 100% pewien. Czyli teraz musimy jakimś cholernym cudem dostać się na samą górę i zdobyć klucz. Miau. Myk. I energia poszła się jebać, ziomeczku.
Czy tędy to jest zamknięte? To też jest zamknięte. O, o. Dobra, wbijemy mu do góry. Powiadacie parkour? Co się odjeba? Aha, bo światła się z powrotem włączyły. Potrzebuję jeszcze jednego. Może krzesło zadziała. Myk. 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 Okej. Okay. Stabilnie. Uff, niestabilnie. Okej. Okay. Kurde, tak się to robi. I teraz mamy shortcuta. Dobra. No nie znalazł mnie. Tu? Pudło? Wryj. Przepuść mnie i spierdalamy. Zwiedzimy resztę jego tego domu. Jako tako. Dobra, tutaj nie ma nic ciekawego. Oj, złapał mnie. Oj, oj. Teraz mamy dzień. Dobra. Czyli ja po... Czyli to jest po prostu Alfa 4, jak mnie mam. Wow. You can't. You cannot. Możliwe, że coś za obrazami będzie. To te obrazami, obrazy itniemy. Bo po co ci? Nie, za obrazami nic nie... A nie, jednak jest. Niebieski klucz, który potrzebuje do czegoś. To jak ja go wezmę? Potrzebuję ma... A magnes jest tym. Czyli ja muszę się jakoś tam dostać. Okej, fajne. Potrzebuję coś, żeby to zbić. Chyba da rady to jedno pudło, żeby tu wejść. Nice, jesteśmy u góry. Tylko co mi to da? To jest zamknięte. Tutaj nie wejdziemy. Kurna, parkury normalnie. Nie mam nic, czym mógłbym teraz rzucić. A potrzebuję mocno. Okej, okay, on ma to strasznie dziwne wspinanie się do góry, nie? To jest kurde wątpliwe. No i tak poszło jedno moich dobrych pudeł. Co to jest za miejsce? Czy ja tam się pudłami muszę dostać? Okej, okay, will do. Ers? O co biega tu? Co ja muszę znaleźć, zrobić, złapać? What the fuck? Co ja... Czemu tu są łażące manekiny w wytyfy, men? Co ja tu muszę zrobić, czaty? Zakupy? Wiadomo, co ja muszę brać? Czy ja mam jakąś listę zakupów? Nie mam. Ale te manekiny chyba będą mnie chciały dorwać. Tak przypuszczam, że jak się nie ruszam, to one są... To one się nie świecą. Jak się ruszam, to się świecą. Ten wózek się kurna gliczuje. Co to było? Siemano, ziomeczku. Musisz dać wózka to, co mają te manekiny w wózkach. One próbują cię dorwać, a jak kucasz, to jakby cię nie widzą. A skąd ja mam dojrzeć, co one mają w wózkach? Jak ten nic nie ma. Czy jest gdzieś pokazane, co muszę zebrać? To pchanie w wózkę z OKF. Zgliczowany manekin obok mnie przełazi, witam. Możesz sobie pójść, ziome... Wiem, fajne masz spazmy, ale ja podziękuję. Co on odpierdala, tego ja nie wiem. Co ja muszę mieć? Czy ja muszę im podejrzeć? Próbuję oczy... O! Stój w miejscu, stój. Jakiś słoik z zielonym, coś czerwonego, paczuszka czegoś. I coś różowego oraz pomarańczowego. Okej. Okay. To zielone widzę w tym miejscu. Myk. Joink. No, it. O, dobra. Dobra, dobra, dobra. Ziomeczku. Nice. Nice.
Nice. Nice. We did it! Idziemy dalej, jesteśmy wolni, zajebiście! Lecimy. Pięknie. Kocham. I love it. Można teraz połazić mniej więcej w tej okolicy. Tutaj są tylko pudła, jak widzę, oraz jakiś globus, czy co to to jest? Sobie go joinknę i położę, bo może się przydać. To jest winda, a ja się pierdoliłem z pudłami. Aha, jest tym jebanym two-headem. Dobra. Jest! Jestem tu i co dalej? Gdzie ja mam iść? Tu? Oj, to będzie ciężkie. Albo tu? Albo tu? What the fucking? Tutaj coś jest, ale wolę najpierw sprawdzić tu. No. Głupie pudła. Przestańcie mi blokować tutaj wejście. Co tu blokuje? Jakiś manekin? Dobra. Wyważyliśmy se drzwi. Nice. Śmieci głupie. Wywalać mi stąd. Już. Nie będziecie mi blokować przejścia, wyjścia, wejścia. Kurde. No i mamy kolejny shortcut odblokowany chyba. Tak sądzę? Tak uważam? To jest jakieś przejście. Tu jest jakiś kabel. I obraz? Wiecie? Czy ja mogę... Wally... przeciągnąć? Coś... Emergency... Coś tam otworzyłem. To jest przejście tutaj, okej. Okay. O, jakaś ładna ta drabina, uła. Tego to ja nie widziałem. Ciekawe. Okej. Okay. Mamy nowe drzwi, nowe przejścia i nowe zejścia. Zrobiliście, tylko po co? Okej, okay, mamy shortcut pierwszy. Odblokowany. Przejście dalej, myk. Pięknie. Kolejny shortcut, jebać twoje krzesła. A, to się na chwilę otwiera. Czy coś w tych szafeczkach jest? Nie ma. Ale mam klucz. I to z tej strony. Teraz ją muszę przejść. Ir. Dobra, nie ma kamer. Pośledzenie postawił tą pułapkę, ale okej. Okay. To jest parter, okej, okay, I get it. I tutaj mamy emergency. To tędy nie chcę. Przejdźmy się tędy. Otwierając sobie oczywiście pierwsze drzwi, które są na klucz. Jebać ten klucz. I mamy shortcuta, zajebiście. Jebać to jego krzesło, no kurde, jeszcze jak. Jebać wszystkie... Nie narzekam. Fajne. O, magnes! Mamy magnes! Czekaj! Do czego ja potrzebowałem magnes? Gdzieś był niebieski klucz. Ja potrzebowałem do niego magnes. Gdzie jest Zoron, co mu zrobiłeś? Ja nie wiem. Możliwe, że w łazience. Się tam, nie wiem, ma jakąś srakę czy coś. Okej, okay, man. Okej, okay, man. Okej, okay, ja się zastanawiam, po kij tutaj jest woda. Czemu ja normalnie chodzę pod wodą? Czy mam pudła? Nie ma pudła. Dobra. Mission, pudło. Zdobyć pudło. Mission, misję, wieża z pudeł, czas zacząć. Czy wy to widzicie? Co się z tymi kamerami stało? Czemu ich jest tam tyle? Co? Nice. Magnes wyłączony. I możemy wziąć wiele rzeczy. I idziemy do magnesu. Jezu, ile to jest kamer. Gościa pojebało. Po co do lodówy z nim? Powiedzcie mi po co. I magnes był tu. Tylko ja teraz potrzebuję pudeł, by się tu dostać. Myk. Magnes nadal działa.
czyli do zamrażalnika, ale po chuj do zamrażalnika. Like, czy nie po to on je... A nie, to ja... Okej... 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 I now get it, man. Po to do zamrażalnika. Teraz ja muszę znaleźć lodówkę. Lodówka najbardziej znajduje się w miejscu. Tylko jak ja ci mam ten globus włożyć tu? Powiedzcie mi szczerze. Już sobie, że mogę do swojej zamrażalki włożyć ten globus? Czy ty możesz przestać mnie gonić? Jestem w swoim domu! No idź już spać. Nie! Chcę zrobić tego jebanego globusa, wejść tam i potem se zapisać. Najgorsze jest to, że ja będę musiał do góry podbiec jeszcze, nie? Aha! Ten globus, kurwa, się rozmroził! Czemu by nie? A weźmy, jak się zrestartuje, rozmroźmy mu globus! Jasny chuj, toż to Laseraptor! Myślałem, że dawno już wyginęły. Zobaczmy, co się tu znajduje. Okej. Test tu. Tu mamy... Nie mam miejsca. Nie mam miejsca. Spróbujemy zrobić to tak. No, wbijaj tam. I mamy łom, guys! Pięknie. Wypierdalaj jedna desko. Wypierdalaj druga desko. Jedynie karta mi została do odblokowania. Pog. Kurde. Mamy gramofon, guys. Mamy, kurwa, gramofon. Coś jeszcze muszę zrobić? Tutaj? Coś tam jeszcze muszę zdobyć? Nie? Jest good. Progress, guys. Progress. Oszukałem system. Jebać globus. Pudła są overpowered. Dobra, jebać ten... Ten wagon, biegniemy na piechotę. I malejcie, kurna, śmiecie. Bądźcie nasionami. Wow. Wypierdalaj. Wypierdalaj przez okno. Co to są za kraty? Co to jest za woda? I po co ja miałem tu przyjść? No i kurwa łatwo z pajacem. Oj, nie wiem, czy łatwo z pajacem. Dobra, i teraz muszę bić do środka i przejechać się mniej więcej do momentu z rurą, która tam była. A, dobra, ogarniam. Dobra, mogę jechać do tyłu. Dobra, WS, dokładnie muszę jechać. Dobra, cofniemy się trochę do tyłu. Czemu ja tak dziwnie jadę? Co jest? Myk i staniemy. Nie, jeszcze trochę do tyłu. Ziomeczku, jeszcze trochę do tyłu. Tutaj muszę dać to pudło? Żeby wątpię. Przecież ja dam radę tu wskoczyć bez pudła. O Jezu, dobra, potrzebuję gramofonu. Gramofon zostawiłem tam przy roślinkach. Ale możemy się dostać tutaj. I wiem, że tutaj jest kolejna minigra, do której potrzebujemy się dostać. Czemu aktualnie twórca wpadł na pomysł, że pomniejszanie roślin graniem muzyki będzie kreatywne, nie? Tam coś w ogóle jest. Dobra, i wiem, że ten magnes można zatrzymać w ten sposób. Nice, zatrzymaliśmy magnes i możemy iść po te rzeczy. Dobra. Teraz mam tutaj wszystkie swoje rzeczy, które chcę. Dobra, dobra, dobra. O co tu chodzi? O ty fuck!
is going on here? Nie! Kurde, ale ten gówniany manekin jest w chuj speedy! Już dobiegnę do drzwi. Nice! We did it, guys! What? Oh! Gelem George, dostałem osiągnięcia. No i mamy kolejny ten, kolejna minigierka do odblokowania chyba. Ten biały klucz raczej nam się nie przyda, ale wolę go jeszcze nie wyrzucać. Przejdźmy się tu. Okej, okay, kolejna minigra. A co tu będzie, na czym to będzie polegać? O, kurde, ale to jest głupie. Nawet nie musiałem korzystać z tych lotek, żeby to wskoczyć, po prostu przysprintować. I trochę cierpliwości. Chyba tutaj będę musiał ich użyć. Bo innego wyjścia nie widzę. Myk, 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 myk. Ładnie. I sobie jedną wezmę na wszelki wypadek. Jakby coś się stało. Strzałka do przodu. I co dalej? Muszę tam skoczyć? O... Kaden? To co, okolica różni się od tej, którą przed chwilą przeżyłem, nie? O, mamy double jumpa! I chyba mamy wszystko, by się teraz normalnie dostać do całej piwnicy. Też widziałem sposób na sąsiada. Oj, nie wiem, czemu wyrzuciłem ten klucz. Kluczu, wróć. Czytałem na czacie, że muszę mieć wody w tym. O, gdzie mogę nalać wody do tego czajnika? W tym czajniku? Podgrzać? Jak bardzo musi być rozgrzany? Dobra, zostawię go tutaj. Przekradnę się. Włączę prąd. On jest chyba teraz gdzieś u góry. Myk. I teraz to jest gorące. Jak ja mam teraz tego użyć? Okej, okay, mogę trzymać. Nice, nice, topimy to. Mam kartę! Spierdalaj. We did it, we doing it. Mamy to! Mamy to! Kurde. Mamy kolejny w akt, że tak powiem. Jesteśmy w tym samym miejscu i pamiętam, że się tutaj przechodziło. Tylko... Ja może bym potrzebował czegoś, co mogłoby... Ogłuszyć sąsiada? Jeżeli to jest jakaś trauma... Przypuszczam... Tam jest. Okej, no. O kurwa, żeż kusiłem się zjeść. Okej, then. Tutaj przypuszczam, że muszę się przedostać moim dwuskokiem, I guess. Po to były te skille. Jap. Po to były... O! Spierdalaj, sąsiad! Wypierdzielaj, teraz ja mam przewagę nad tobą, ziomeczku. Czy on... Płacze? Akt finał. Co jest? Czy ja faktycznie doszedłem do jakiegoś końca? Uuu! Siema, ziomeczku. Cholipka. Aleś ty ogromny. I gitara. Ale krzyk dziki. O kurwa, rozjebał mi dom. Okej, okay. Spierdalamy stąd, ziomeczku. Co ja muszę z tym ogromnym sąsiadem zrobić? Co się tu odpierda? Excuse me, guys. Pod nim jest fajerwerka? Co ja muszę zrobić?
Przypuszczam, że ten przycisk po coś będzie. Myk. Trochę wyżej. Nice. Trafionet. Chodźmy do tego, bo tutaj było o wiele lepiej i pretty accurate. Nie, nie mam drugiego skoku podczas... Czy ja muszę rzucić w to, żeby to przez... Nice. Jedziemy do góry. Nice, dobrze, że miałem to pudło ze sobą. Mój przyjaciel pudełko. O Jezu, żebym się lekko zgliczował. I widzę, że muszę to przeżyć. Fuck. Gimme. O, żebym się... Jezu, nie, już myślałem, że będę robił wszystko na nowo, nie? Ja chyba potrzebuję świeczki tylko. Czemu ja nie mogę wziąć tego ciastka? Jebałbym takie ciacho wielkie, nie? O! Podpaliłem! Okej, trafiłem mu w oczy. To go oślepiło, ale co dalej? Czy muszę wejść tam do góry jakoś? Chyba tak. Lecimy. Widzę, że te chyba pudełka muszę tu do tego rzucić. Otoczmy to tu. Okej, dobra, jedno. Okej. Dobra, teraz on leży. I co dalej? Ja muszę wskoczyć na ten domek, co jest tutaj? Well try. Lecimy. Ja będę w stanie raczej już wlecieć mu na ten dom, ale wolę nie ryzykować. Wlećmy najpierw na tą platformę. Ale chyba na platformę nie dolecimy i będziemy musieli dolecieć... Tak, nie dolecimy na platformę. Będę musiał dolecieć tu. Dosłownie na dom. Może się uda? Come on. Nice. Jesteśmy. I had no choice. Odblokowano osiągnięcie. Co jest? Simming. Śmieciu. On chyba za tym stoi, czy coś. No, faktycznie, to jest związane... Jakiś kurna deep lore. Nie wiem, podsumuję to na samym końcu, nie? Co ja tu robię? Czemu ja się tu bawię? Co jest? Co to jest zajebitny wielki dom? Co? Swoim ciałem broń. Okej, okay, I'll get it. Gdzie ty lecisz? Czemu on jest taki wolny? Ja go nawet mogę prześcignąć. Uj, on nie jest wolny. On nie jest wolny. Okej. Okay. Dobra, stanę przed nim. Stanę przed nim. Stanąłem przed nim i co dalej? Gdzie on teraz leci? A, dobra, widzę. Siema. Nice, dobra, gdzie teraz? Ta, muszę go zasłaniać. Czy ja mogę wbić? Mimo, że iż jestem w chuj duży, to mogę iść. Że jego kroki, dobra, tu. Myk, dobra, jestem coraz większy. Gdzie teraz? Ledwo co się mieszczę w tym budynku, nie? Come on! Obroniłem go jakoś! Obroniłem go! Dobra, teraz gdzie? Jeszcze gdzie mam iść za tobą, karzełku głupi? Przypuszczam, że to jest ostatnie. Stoję przed nim. No more fears, exit. Sąsiad! A
Halo? Zabarykadowane drzwi i sam dom. Nie może stąd uciec. Ale to jest kurwa jednocześnie głębokie, dziwne i popaprane. Nie mogę nic zrobić. Aniżeli tylko iść. Nie mogę niczym wybić szyby. Ja nie widzę tu żadnych pudeł. Mogę jedynie wyjść. Czyli to wszystko działo się w mojej głowie. Cały akt trzeci dział się niby w mojej głowie. Jednocześnie ujawniając historię całego sąsiada i samego mnie. Po prostu ja przypuszczam... Koniec, kurwa, ale to jest dziwne. Ja przypuszczam, że akt trzeci był po prostu jedną wielką bitwą z traumą tego gościa. Z dzieciństwa dosłownie. Sąsiad miał jakąś rodzinę. W obawie przed czymś zamknął kogoś, syna bądź swoją córkę, w tej piwnicy. My jako dzieci, jako dziecko bardziej, byliśmy ciekawi, co tam jest. Jednocześnie odkrywając prawdę, przeżyliśmy traumę i walczyliśmy z tą traumą w akcie trzecim. Still, ta gra jest dla mnie jedną wielką niewiadomą. Ja jestem ciekaw, jak będzie wyglądał sam Hellonibor 2. Ja pierdolę.